Witajcie moi kochani. Dzisiaj mamy niedzielę 29 stycznia, także mam nadzieję, że mi się dobry weekend i dużo odpoczynku i słońca. Więc jak sam tytuł dzisiaj mówi, dzisiaj troszeczkę inne nagranie, więc troszeczkę powiem o Izydzie. Bardzo się zdziwiłam, że od niej dostałam przekazy, bo nie lubię, jak wiecie, nie lubię łączyć się z energią bogów egipskich, bo kiedyś miałam takie doświadczenie, że byłam na spotkaniu i na tym takiej medytacji, Gwiezdne Wrota to się nazywa, i na tym spotkaniu ten pan powiedział, żebyśmy w którymś poziomie wchodzenia w medytację powiedział, żebyśmy się ukłonili bogom egipskim, które nam chcą przekazać wiedzę. Na to ja powiedziałam, wyszło dosłownie ze mnie to, że to oni mają się mnie kłonić, mnie, dlatego że ja jestem najwyższą osobą na ziemi, a nie oni. Zresztą ja mam takie przekonanie, że bogowie egipscy to są po prostu manipulatorzy, to są, którzy chcą od nas wyciągnąć jak najwięcej i na nasze niekorzyści. Ale to, co dostałam wczoraj, przedwczoraj, w ogóle bardzo się zdziwiłam. Powiem wam tak, nie oglądam, nie lubię oglądać żadnych filmów na temat starożytnego Egiptu na kanale Discovery czy na History, dlatego że powiem wam, ja tam nic nie czuję. Ja tak, ostatnio oglądałam taki program o piramidach egipskich, o Cheopsie, to po prostu ja tylko czułam taką pustkę i nic innego nie było. Tak po prostu jakby ktoś nakręcił ten film, by nakręcił, ale tak naprawdę to nie było, nie czułam tam nic. A jak na przykład wejdę na YouTube i ludzie na przykład na różne filmiki dają, byli na przykład na wakacjach, ktoś mówi, krótki na przykład filmik pokazuje, jak jest w danej piramidzie, nawet są takie 3-minutowe, 4-minutowe filmiki. Słuchajcie, wtedy energia jest zupełnie inna, zupełnie jest taka, dosłownie czasem mam takie wrażenie, jakbym tam była, jakbym te wszystkie malowidła widziała. I wtedy energia, można powiedzieć, ja po prostu czuję, że to jest autentyczne. Nawet tam coś ludzie zupełnie coś innego mówią, ale ja na to nawet nie zwracam uwagi. Ja koncentruję się na tej energii, która jest wewnątrz tego piramidy. Jak przez lata nie interesowałam się starożytnym Egiptem, zostawiłam to, nawet jak byłam w szkole, to było tak, że żeby to skończyć jak najszybciej, bo to mnie nudzi. Natomiast teraz, sami nawet widzicie po moich filmikach, teraz bardzo dużo przekazów przychodzi. Ja dostałam taką informację, że to parę lat temu, podczas hipnozy, że pewne hipnozy Dolores Cannon, że pewny będzie układ na niebie gwiazd i wtedy nasza świadomość zaczyna się otwierać i pewne przekazy się zaczną pojawiać. Więc ten przekaz dostałam 10 lat temu podczas hipnozy i mówię, no dobra, jest jakiś przekaz, ale tak nie zwracałam na to uwagi, ale widzę, że teraz bardzo dużo się zmienia, bardzo dużo teraz właśnie przekazów dostaję. Także dzisiaj taki przekaz od Izydy. Pierwsze, co tak przyszło, to ja część przeczytam, a część powiem. Tu, że Izyda, to było takie przekonanie, że ona była taką energią wspomnień, energią jasności, wyzdrowienia, wybawienia. I tutaj to, co ja dostałam, to jest tak, że nie sugeruje się żadnych książkami, ale to, co ja dostałam, że od momentu narodzin, ona była taką bardzo ważną boginią, od momentu narodzin do zakończenia życia. I ludzie, którzy żyli, po prostu oni się wszystko jej prosili, o jakieś takie przewodnictwo,
o wsparcie, czy to było odnośnie zdrowia, czy to było odnośnie, no, cokolwiek można powiedzieć. I ona była takim dobrym duchem, albo takim aniołem, stróżem, nie wiem jak to można określić. I tak naprawdę ona była na początku, czyli jak już wzięliśmy ten pierwszy wdech, aż do zakończenia naszego tego żywotu, tak powiem, nie? I to jest to, co wam tutaj teraz powiem, że to, co ona powiedziała, że istnieje moc Boża, czyli boska cząstka, okay? Moc energii powstania, jedności, zgromadzenia, zjednoczenia, przetrwania i wiedzy. Do dzisiaj nie otrzymaliście wszelkiej wiedzy, także takiej najwyższej, najlepszej, pierwotnej wiedzy, która nam się należy, tak naprawdę. I to jest wiedza poznania. I zostaliście, co nam wie, zostaliście porzuceni i ograniczeni jako istoty. Wiedza zawsze była matką istnienia, zrozumienia waszej prawdy. Wiedza to otwarcie się na przyszłość. Wiedza utożsamiana jest w każdej formie istnienia, w każdej odległości czasu i przestrzeni. By zrozumieć wiedzę, trzeba się cofnąć do momentu stworzenia duszy, czyli do granicy wielu wszechświatów. Czyli nasza dusza według niej została stworzona na granicy wielu wszechświatów, które po prostu były taki punkt spotkania albo zjednoczenia. Dusza to drogowskaz powstania, zjednoczenia, inspiracje. Dusza to dominacja jednego wszechświata nad wieloma wymiarami i nad wieloma też wszechświatami. Także my dostaliśmy taką, to co ja widziałam, taką najwyższą cząstkę dominującego wszechświata, czyli naszego. I to było jakieś między 70 a 80%. No i tam było jeszcze, można powiedzieć, do troszeczkę takiej domieszki albo dodatki innych wszechświatów. I wglądy w duszę o dawnych czasach pozwalały użyć rozległe wymiary i dostaliście wtedy przekazy. I to były przekazy ważne dla waszego istnienia. Dusza pojęła wtedy, że wszechświat to jej droga życiowa, droga zobowiązania, kierunek. I kierowała się wtedy energią osiągnięcia swojego najlepszego potencjału oraz zjednoczenia z wieloma wymiarami do uzyskania równowagi i dostępu do boskiej świadomości. Dusza to inaczej odzyskanie wiedzy, czyli tej pierwotnej, największej wiedzy, która została tam odebrana i ta wiedza nam została odebrana, żebyśmy nie mogli osiągnąć tego potencjału. Aby dusza połączyła się z początkiem wiedzy, najpierw musiała być wyciszona, czyli dusza to musiała być po prostu do punktu takiego zero, wymazane musiało być wszystko i dostosowana wtedy była do wibracji i do wibracji takiej, żeby weszła w koło inkarnacji, żeby cały czas się gubiła, żeby zapominała, żeby znowuż wracała i w tym samym punkcie zaczęła. I czekajcie tutaj. W różnym czasie i to jest właśnie ta wędrówka w czasie i przestrzeni. I w różnych wymiarach. I dusza chwytała się jedynie czasu jako materii poznawczej, ale także wiedziała, że czas jest ograniczony, co umożliwiło jej podjęcie decyzji i wejście na różne stany świadomości, co zostało nazwane życiem, później życiem. Więc to taki krótki przekaz od Isis, wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy odnośnie naszej duszy i ja po prostu wiem na przykład po swoim doświadczeniu, że jest bardzo trudno dostać, to jest taki, można dostać bardzo wiedzę, taką pierwotną, dostosować się, ale ja na przykład zaabsorbowałam,
zaobserwowałam, że jeżeli ja na przykład pracuję nad traumami, czyli usuwam traumy, pracuję nad sobą, to wtedy coś dzieje się na poziomie genetycznym, na poziomie komórkowym, i wtedy, jak ta trauma, czy tam lęk jest usuwany, to wtedy mam dostęp do, można powiedzieć, do takich różnych wglądów, i czasami są to może wspomnienia z moich poprzednich wcieleń, czasami nie, ale wtedy można powiedzieć, ja bym czuła się, jakbym była w różnych czasach jednocześnie, ale jestem bardziej uziemiona. Chcę taką jedną rzecz wam powiedzieć, bo dostałam od Magdy maila i pytałam się, jaka jest energia w kościołach. Słuchajcie, tutaj jest, to jest tama dosłownie rzeka. Ja byłam w wielu starych kościołach. W Polsce dawno nie byłam, więc tak tu mi trudno powiedzieć, jak jest w Polsce. Ale powiem wam, że tutaj nawet w takich starych katedrach czy kościołach, które uznane są za święte, skarby narodowe, tak powiem, i byłam parę miesięcy temu, nawet filmik o tym zrobiłam, że byłam w katedrze świętego Patryka, co jest takim no, znakiem bardzo narodowym i świętym tutaj. I powiem wam, że ja tam nic nie czułam. Po prostu ja chciałam z tego kościoła wyjść. Jest on postawiony, bo jest, ale to, co czułam, to, co widziałam, że tam jest bardzo dużo traum. Tam są poprzywiązywane różne dusze, które utknęły. Tam jest dużo. Ja czułam po prostu, że jest dużo biedy. I te właśnie okolice, gdzie jest ten kościół. Tam jest skupisko domów socjalnych, tam jest takie, można powiedzieć, dużo alkoholu, taka dosyć ciężka energia. I ja, jak weszłam do tego kościoła, to po prostu chciałam wyjść. To samo jest, mamy taki obok, dosłownie obok, to jest tak 100 metrów dalej, jest Christchurch, gotycki kościół, jest piękny na zewnątrz, natomiast nie czułam się tam dobrze, nie czułam się swobodnie. Powiem wam też, że nie ostatnio nawet zrobiłam taki filmik, nie wiem, czy z Asią Pilatowicz odnośnie Nowego Roku, gdzie to było w budynek z kościoła, było właśnie zamienione na taką halę. I powiem wam, że kopuła, patrzcie na kopuły, jak one wyglądają, bo pamiętam, że w tych dwóch kościołach, czyli Świętego Patryka i Christchurch, one są takie, jak piramidy wyglądają. Natomiast mam takie ostre, takie sklepienie. Natomiast jak na Sylwestra byłam, to było okrągło, czyli taka odwrócona łódka, tak powiem. I zupełnie inna energia była, zupełnie była taka czuć, taką radość. I ta energia, ona się rozprzestrzeniała, ona wracała do nas. Natomiast w tych dwóch kościołach po prostu ja nic nie czułam. Też chcę jechać, ale mówię, na to muszą być dobre warunki pogodowe, żebym mogła jechać i po prostu energię poczuć. Takich świętych miejsc, naprawdę świętych miejsc. Wczoraj mi właśnie koleżanka powiedziała, gdzie one są, także niedługo będę się wybierać, ale mówię, wszystko zależy od pogody. Aha, ostatnią rzecz. Mamy niedługo kometę, czyli 29. Kometa ma pojawić się w Europie. To jest kometa C2022E3 lub ZTF. Coś takiego. I wyobraźcie sobie, wczoraj byłam na takiej grocie solnej. Ja tam w ogóle bardzo lubię chodzić, dlatego że bardzo fajnie mnie to oczyszcza, bo pracuję z różnymi ludźmi, a przynajmniej jak mam potrzebę takiego oczyszczenia energetycznego. I wczoraj dosłownie zasnęłam, byłam tak zmęczona i zasnęłam sama, byłam w tej grocie. I zobaczyłam tą kometę, która będzie no, niedługo, może 2-3 dni, jak ona przynosi bardzo wysoko wibracyjną świadomość, ale taką świadomość, która jest bardzo dobra dla nas. Także zobaczymy, jak energetyka przyjdzie po tym drugim, pierwszym, drugim. Wiele osób pisało na Facebooku, że ona właśnie przyniesie taką dobrą energię, bo jest 1 luty, to w Irlandii jest świętem Brigity, czyli
To jest taka święta, nie taka kościelna święta, jak mówiłam, że jest taka męczennica, tylko ona miała takie przekonanie, że dobro dla wszystkich i bogactwo dla wszystkich i dobrobyt dla wszystkich. Więc była nieoficjalnie uznana jako biskup, bo ludzie ją nazywali, że jest biskupem, a kościół nie chciał tego uznać, ale to właśnie mam taką tradycję robienia krzyży i między 31 a 1 błogosławienia, nawet dziewczyny dają, czy nawet kwiaty wystawiają, czy ubrania wystawiają, żeby święta Brigida przyszła i pobłogosławiła. Także to wiem, że wiele było, ludzi protestowali i mówili, że oni chcą tego święta, bo chcą uznać mądrość kobiecą, która została przekazana w formie kobietom dana, świętej Brigidzie dana, i żeby ona uzdrowiała, bo ona też tymi rzeczami się zajmowała. Także po raz pierwszy parlament to uznał. Mamy dosłownie wszystkich świętych w Irlandii mężczyzn, a po raz pierwszy mamy kobietę, także to jest naprawdę duże wydarzenie. Także kochani, to na tyle i mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo i życzę Wam ciepłego, słonecznego tygodnia i trzymajcie się i wszystkiego najlepszego.